Dziś dowiesz się, jak umieścić dowolną grafikę lub tekst na nowym zdjęciu, zachowując odpowiednią perspektywę. Cześć! Dzisiaj użyjemy filtra punkt zbiegu, czyli vanishing point, by zachowując odpowiednią perspektywę, dodać do naszej kompozycji nową grafikę lub tekst. Efekty, jakie możemy uzyskać, widzisz właśnie na ekranie. Więc nie przedłużając, skakujemy do programu. Zaczniemy od czegoś prostego, jak osadzenie zebry i słonia w tych ramach wiszących na ścianie. Okej, bez zbędnej opieszałości przechodzimy od razu do menu filtra, którego chcemy użyć. Udajemy się do menu filtr i wybieramy opcję punkt zbiegu. Obok widzisz od razu przypisany skrót klawiaturowy. Jeśli ta opcja jest u Ciebie nieaktywna, upewnij się, że Twoja warstwa nie jest obiektem inteligentnym, bo wtedy nie będziesz jej mógł zastosować. Otworzyło nam się nowe okno z dość prostym menu z lewej strony i zapewne automatycznie aktywowanym narzędziem do konstruowania perspektyw. Stwórzmy teraz pierwszą dla ramy z lewej. By to zrobić, po prostu klikamy, dodając pierwszy narożnik. Jeśli chciałbyś przybliżyć zdjęcie, by lepiej widzieć, co robisz, skorzystaj z dostępnej na samym dole lupki. Teraz klikasz, by przybliżyć, lub klikasz z przytrzymanym klawiszem Alt Option, by oddalić. By super szybko przybliżyć dokument, wciśnij i przytrzymaj klawisz X. To bardzo wygodne rozwiązanie. Ok, dodajmy pierwszy punkt w narożniku, następnie drugi w narożniku obok, trzeci tutaj i zamykamy siatkę, oczywiście w tym miejscu. Postaraj się zrobić to możliwie najdokładniej jak się da. Jeśli coś poszło nie tak, zawsze możesz złapać za dowolny punkt i dodatkowo go dostosować. Żeby lepiej widzieć, co się dzieje, w górnym menu o tutaj ustawmy rozmiar siatki. Tak będzie ok. Super. Jak widzisz, siatka ma kolor niebieski. To oznacza, że Photoshop uznał ją za dobrze wpasowaną. Jeżeli siatka miałaby kolor żółty, wtedy według Photoshopa coś z perspektywą jest nie tak. W najgorszym wypadku linie przybiorą kolor czerwony. To sygnał od programu, że z naszą siatką jest spory problem i należy ją poprawić. My mamy siatkę niebieską, więc na tą chwilę nie będziemy zajmować się innymi opcjami i klikamy OK. Jak widzisz, na naszym dokumencie nic się nie zmieniło. Ale bez obaw, punkt zbiegu jest dalej aktywny, zapisany w pamięci filtra. Przechodzimy do zebry, którą mamy otwartą w drugim oknie. Najpierw używamy kombinacji Ctrl-Command-A, by zaznaczyć wszystko, a następnie Ctrl-Command-C, by skopiować. Wracamy do pierwszego dokumentu. Tutaj dodajemy nową, pustą warstwę i upewniamy się, że mamy ją aktywną. Filtr punkt zbiegu działa w ten sposób, że wszystkie zmiany, jakie w nim dokonujemy, zapisywane są na warstwie, która aktualnie jest aktywna. Dodajemy więc nową warstwę, by nie wpływać destruktywnie na warstwę z tłem. Zawsze, kiedy tylko się da, staramy się pracować w odwracalny sposób. Z zaznaczoną czystą warstwą, o zaznaczeniu świadczy biała ramka dookoła miniatury, wchodzimy ponownie w filtr i wybieramy punkt zbiegu. I zobacz, siatka, którą tworzyliśmy, cały czas tutaj na nas czeka. Używamy kombinacji klawiszy Ctrl-Command-V, by wkleić skopiowane wcześniej zdjęcie zebry. Ok, jest ono definitywnie za duże, więc wciskamy T na klawiaturze, bądź klikamy w tą ikonę, by aktywować tryb przekształcania. Chwytamy za jeden z narożników i zmniejszamy. Zwróć uwagę, że tutaj dla zachowania proporcji musisz przy skalowaniu dodatkowo przytrzymać klawisz Shift, tak jak miało to miejsce przy klasycznym przekształcaniu w starszych wersjach Photoshopa. Ustawiamy mniej więcej taki rozmiar. Teraz złapiemy zdjęcie i przeciągamy go do środka siatki. Jak widzisz, zdjęcie automatycznie wkleiło się do wnętrza i od razu przybrało nową, pasującą perspektywę. Pięknie. Gdybyśmy dalej chcieli zmniejszyć jego rozmiar, przesuwamy go do momentu, gdy zobaczymy narożniki i jak poprzednio z przytrzymanym klawiszem Shift skalujemy. Ponownie poprawiamy położenie i gdy wszystko jest gotowe, potwierdzamy klawiszem Enter. Teraz wpasujemy zdjęcie słonia do drugiej ramy. Ponownie wchodzimy do filtra i wybieramy drugie narzędzie od góry, pozwalające nam tworzyć nową siatkę. Reszta kroków będzie dokładnie taka sama, więc zrobimy to w przyspieszonym tempie. Świetnie! Mamy zebrę i słonia dodane do naszego zdjęcia bazowego z idealnie dobraną perspektywą. Teraz, żeby dodatkowo nadać autentyczności naszej manipulacji, postaramy się lepiej zmieszać nowe warstwy z tłem. Jedną z metod, by to zrobić, jest zmiana stylu warstwy z normalnego na jeden z dostępnych na tej liście.
Jeśli nie wiesz, jak działają tryby mieszania, mój dedykowany poradnik znajdziesz w opisie pod tym filmem. Inną rzeczą, którą możesz zrobić, jest skorzystanie z opcji Mieszaj gdy. Kliknij dwa razy obok nazwy warstwy i pokażę Ci się dodatkowe okno. Tutaj w zakładce opcji mieszania znajdziesz okno Mieszaj gdy, a w nim dwa suwaki. Dla tego narzędzia również przygotuję oddzielny poradnik. W chwili publikacji tego nagrania nie jest on jeszcze gotowy, ale kto wie, może gdy teraz to oglądasz, tutorial na temat opcji Mieszaj gdy ujrzał już światło dzienne. A jeżeli tak, link do niego znajdziesz w opisie pod tym wideo. By lepiej wkomponować nową grafikę w tło, suwakiem warstwa poniżej sprawiamy, żeby zdjęcie zebry stało się niewidoczne w najjaśniejszych i najciemniejszych częściach tła. Pewnie brzmi skomplikowanie, ale już pokazuję Ci, o co chodzi. Jeżeli będę przesuwał czarny suwak w prawo, sprawię, że piksele nowej warstwy zaczną powoli znikać w miejscach, gdzie piksele oryginalnej warstwy, czyli naszego tła, były ciemniejsze. W drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Przesuwając biały suwak w lewo, znikają piksele w miejscach jasnych. Żeby przejście między tym, co widoczne, a tym, co niewidoczne, było bardziej płynne, możemy rozdzielić każdy z suwaków, klikając na niego z przytrzymanym klawiszem Alt Option. Teraz mogę rozsunąć obie części, uzyskując lepsze zmieszanie obu warstw. Coś takiego będzie ok. Zróbmy to samo dla warstwy ze słoniem. I gotowe! Pierwszy przykład mamy za sobą. W drugim przykładzie pokażę Ci, jak wirtualnie wytapetować pokój. Tutaj skorzystamy z opcji tworzenia siatki z dwoma przylegającymi do siebie bokami. Super fajna sprawa, więc działamy. Początkowe kroki znasz, więc bez zbędnej gadaniny tworzymy siatkę na pierwszej ścianie. Gdy mamy to gotowe, przytrzymujemy klawisz Ctrl-Command, chwytamy za środkowy punkt prawego boku i wyciągamy drugą część siatki. Dojeżdżamy nią mniej więcej do narożnika drugiej ściany. Często Photoshop dokona dobrych kalkulacji i nowa siatka wpisze się idealnie. Jeśli jednak tak się nie stało, jak ma to miejsce w tym przypadku, możemy sobie z tym łatwo poradzić. Po prostu łapiemy poszczególne narożniki i dociągamy je do miejsc, do których chcemy. Super łatwe zadanie, o ile tylko Photoshop nie uzna, że to, co próbujesz zrobić, nie ma sensu i będzie stawiał opór. Tym razem wszystko poszło ok. A ponieważ kolejne kroki już dobrze znasz, ponownie przyspieszamy tempo. Kopiujemy zdjęcie i na nowej warstwie wklejamy je w filtrze punktu zbiegu. Dostosowujemy rozmiar i położenie. Tym razem zamiast opcji Mieszaj gdy, zastosujemy jeden z trybów mieszania. Może niech będzie to Darken. Pięknie. Drugi przykład mamy gotowy. No dobra, czas na trzeci przykład. Teraz pokażę Ci, jak stworzyć jeszcze bardziej skomplikowaną siatkę i tym razem nie przypniemy do niej zdjęcia, ale zastosujemy jakiś tekst. Będzie ciekawie. Zanim wrócimy do Photoshopa, jeden komunikat. Jeśli treści, które publikuję na moim kanale, są dla Ciebie przydatne, gorąco zachęcam Cię do zaznaczenia subskrypcji, kliknięcia kciuka w górę i udostępnienia tego materiału osobom, które mogą być im zainteresowane. Bardzo pomoże mi to w rozwoju mojego kanału. Teraz możemy kontynuować. Ok, popracujemy nad tworzeniem siatki dla tego zdjęcia. Zacznijmy może od lewej ściany. Tutaj pokażę Ci jeden trik. Jeśli nie widzisz całego obiektu, dla którego chcesz stworzyć siatkę, musisz trochę pokombinować. W tym przypadku nie widzę całej ściany jak w poprzednim przykładzie, ale widzę pojedyncze panele. I to względem nich mogę wyznaczyć siatkę. W innym przypadku pomóc mogą Ci płytki na ścianie, wiszący obraz czy na przykład słup stojący na pierwszym planie. Oczywiście wystąpią i takie sytuacje, w których będziesz zmuszony tworzyć siatkę na oko. W Photoshopie nie ma jednak rzeczy nie do ogarnięcia. Dobra, wyznaczmy siatkę według paneli na ścianie. Teraz na tej podstawie rozciągamy siatkę, by objęła całą lewą ścianę. Jeśli potrzeba, korygujemy narożniki. Świetnie, pierwsza ściana gotowa. Wciskamy Ctrl-Command i wyciągamy siatkę dla podłogi. Ok, tutaj powiem Ci jeszcze o kolejnym klawiszu funkcyjnym, z którego możesz skorzystać. Mianowicie Alt Option. Gdy go przytrzymam,
i najadę kursorem nad jeden ze środkowych punktów nowej siatki, pojawi się zakrzywiona strzałka, symbolizująca możliwość zmiany kąta pomiędzy przylegającymi do siebie siatkami. Czasem ta opcja może okazać się bardzo pomocna. Ok, łapiąc za ten punkt, rozciągamy siatkę w dół, a następnie wyciągamy nowy bok. Jego również rozciągamy i zajmiemy się sufitem. Ekstra! Na koniec możemy jeszcze wyciągnąć ten bok w dół, by dodać siatkę dla tylnej ściany. Jeśli chciałbyś teraz edytować poszczególne siatki, po prostu kliknij gdziekolwiek na jednej z nich, by ją aktywować. Jak zauważyłeś, po kliknięciu klawisza OK, widoczność siatki znika, mimo że, jak pamiętasz, jest ona dalej aktywna w filtrze. Jeśli z jakichś przyczyn chciałbyś jednak zachować widoczność siatki, już pokazuję Ci, jak to zrobić. Najpierw oczywiście dodajemy nową warstwę. Wchodzimy ponownie do filtra i z tego rozwijanego menu wybieramy polecenie renderowania siatki do Photoshopa. Gdy teraz potwierdzimy zmiany, zauważysz, że nasza siatka jest zapisana jako grafika na nowej warstwie. Możesz wykorzystać ją na przykład jako linie pomocnicze przy zmianie perspektywy dodawanych nowych elementów graficznych. No dobra, teraz pokażę Ci, jak dodać napis do jednej ze ścian. Wybieramy narzędzie tekstowe i piszemy. Może kreatywnie ściana, czyli wall. Czcionka Anton będzie OK, a jej kolor ustawiamy na czarny. Teraz powiększamy do dość sporych rozmiarów. To ważne, by użyć tekstu o naprawdę dużym rozmiarze, gdyż zbyt mały napis po dodaniu do filtra punktu zbiegu znacznie straci na jakości. A tak na marginesie, jeśli nie wiesz, jak posługiwać się narzędziem tekstowym w Photoshopie, link do świetnego poradnika znajdziesz w opisie pod tym filmem. Ok, kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to wczytanie zaznaczenia tekstu. Nic prostszego. Po prostu kliknij na miniaturę w panelu warstw z przytrzymanym klawiszem Ctrl-Command. Teraz Ctrl-Command-C, by skopiować, a następnie Ctrl-Command-D, by dezaktywować zaznaczenie. Ukrywamy zawartość tej warstwy klikając w ikonę oka i dodajemy nową, pustą warstwę. Wchodzimy ponownie do filtra i kombinacją Ctrl-Command-V wklejamy napis. Łapiemy go i próbujemy umieścić na ścianie. Jeśli jest zbyt duży, już wiesz, co robić. Wybierasz narzędzie do skalowania i zmniejszasz z przytrzymanym shiftem. Gdybyś potrzebował obrócić napis, będąc z menu transformacji, wyjedź kursorem na zewnątrz i użyj zakrzywionej strzałki. Opcjonalnie przytrzymaj klawisz shift, by obracać skokami idealnie co 15 stopni. I jeszcze jedna informacja. Odbicie względem osi pionowej i poziomej znajdziesz w tym miejscu. Ok, zobacz to. Jeżeli będę teraz przesuwał napis w przód i w tył, będzie się on automatycznie skalował proporcjonalnie do naszej siatki. Mało tego, mogę również przejechać napisem z jednej ściany na podłogę, dalej na drugą ścianę, a następnie na sufit i tak dookoła. Co ciekawe, istnieje również możliwość umieszczenia napisu czy grafiki na połączeniu dwóch sąsiadujących siatek. Pozwoli nam to na stworzenie interesującego efektu. Umieśćmy napis w tym miejscu i klikamy OK. W super łatwy sposób dodaliśmy do naszej kompozycji tekst, którego perspektywa idealnie pasuje do tła. Jedynym minusem tej metody, o którym koniecznie musisz pamiętać, jest to, że tak dodanego napisu nie jesteśmy w stanie edytować. Nie możemy go zmienić, bo jak widzisz w panelu warstw, został on dodany jako warstwa z grafiką. To, co możemy zrobić, to korzystając na przykład ze stylu warstw, zmienić kolor napisu, dodać mu obrys, a nawet cień. Możemy więc dodać mu nieco przestrzennego charakteru. Możesz oczywiście również zmienić tryb mieszania warstwy, jak i skorzystać z opcji mieszaj gdy, czyli to, co robiliśmy już wcześniej. Pięknie. Teraz w przyspieszonym tempie dodajmy jeszcze tego wąsatego hydraulika jako graffiti na przeciwległej ścianie. A na koniec, również w szybszym tempie, pokażę Ci, jak owinąć karton, który dzierży ten jegomość, tym uroczym papierem w tęczę chmurki i słoneczka. Maestro, muzyka! Okej,
Karton obklejony i wygląda super... nienaturalnie. W kolejnych krokach przy użyciu maski przywrócimy widoczność palców oraz dodamy dwie warstwy dopasowania, które posłużą nam do stworzenia cienia. Działamy! I to już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tym poradniku. Jeżeli był przydatny, wiesz co robić. Subskrybuj, lajkuj, będzie mi niezmiernie miło. Do następnego, cześć!